Co ty robisz? Zabijam potwory. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris i kolejny odcinek o niezbyt miłym, niezbyt przyjemnym, niezbyt uczciwym i w sumie chamskim, wrednym, nielubianym przez nikogo i złym Wiedźminie. No dobrze, ale może tyle o naszej postaci. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jakichś questów pobocznych za bardzo nie mamy, jedynie tutaj główny praktycznie rzecz biorąc do zrobienia. Może sobie poszukamy tutaj tych znaków zapytania. Zobaczmy, co tam jest ciekawego. Gdzie lezie? Gdzie? Przed siebie lezę. Co ci się nie podoba? Mieczem chcesz? No, to nie pysku. No, że przy okazji sobie od razu przemedytujemy się chwileczkę. Żyć odnowić. Tam, co nas tam spotka, w sumie mamy dopiero drugi poziom. Jakby nie patrzeć. Tutaj będziemy mieli najbliżej. No i chodź poteczkę. I to normalnie wie, gdzie się pojawić, nie? Wierna kobyło. No, dezerterzy, okej. Tak, co ty nie powiesz? Do mnie leży twoja wątroba, nerki i parę innych organów wewnętrznych. No jak na przykład ta odcięta ręka też może być. Dobra. W sumie starczy. To mówią, dali palec, wziąłem całą rękę, nie? I zwykle jestem na normalnie żule i dezerterzy, no. Nie. Jedź, płotka. Czekaj, jedź, ale gdzie? Tutaj, żeby tutaj dojechać. To jest tego co pamiętam, ciężko się coś wjeżdżało troszeczkę. Ale zobaczymy. Mi się przynajmniej zdaje, na pewno nie jestem. Ty może zjedziemy na tyłku? Zechce zjechać? Nie zechce. Zwolnij, płotka. A jedź, jedź, dobra. Rusz się. To gazu. Jaki pies? Zajdź z tego konia. Ech, to jest. Dobra. Udało się. Mięso zbieramy sobie. Byśmy to ktoś sobie przygryźli, wypili. Przy okazji. No mało życia to. Nigdy nic nie wiadomo co za rogu wyskoczy. Daleko to jeszcze. No, jeszcze trochę. Bierzemy z powrotem kłoteczkę. Pici, pici, taś, taś. Ty! Ty, ty, pindo! Wredna, ja ci zaraz dam, ty. Ode mnie uciekasz? Pierniczę tym mieczem. Kurde, ile to jest kilometrów kwadratowych do zwiedzania, nie? No, dawaj, 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 dawaj. Gdzie to nas prowadzi? O, jakaś hacjenda, co to jest? Jakieś ostatnie słowa. Co ty mi powiesz? Ciach. Elegancka.
Na mnie. O, dwódca. Chodź. Chamiutki, chodź. Oż ty. Wazelina, ty przybudła, ty. Aha. No, za swoje. No. Kontra. Ciach. No, jeszcze raz. Dawaj. Ile mam czekać? O. I zamiast jednego dowódcy mamy dwóch, co prawda, co jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna, ale w tym przypadku... A. Jeszcze co tu komentować. No i zniknie. Pozbierajmy, co tu jest. Pierożek. Nie wiem, czemu jest z tego wojska dezerterowali. Jakby cię was. Znaczy. Jakby nas całe życie ktoś pierogami karmił. No każdy miał dosyć, nie? Dobra, coś ciekawego będą mieli przy sobie. No ten przynajmniej jakąś kasę miał, jak to dowódca, nie? No, przynajmniej troszeczkę tutaj pozbieramy jakieś śmieci. Kolejny pierożek. Oni mówią, no na pewno z tego powodu, z tego wojska odeszli. To nie ma innej opcji. Pierogi. Na śniadanie pierogi, na obiad pierogi, na kolację pierogi. No pożygać można, nie? Ile czasu można żreć pierogi? Tamto miejsce jest jakoś niedaleko. Tu dociągną może płotki, bo się zaraz zgubi biedaczysko. Chyba trzeba na jakimś tyłku zjeżdżać albo coś w tym stylu. Może coś zjeść na tego pierożka, zobaczmy, może pożywne akurat. Zapijmy, co by się nie udławić. Ukryty skarb. No i cóż to będzie za ukryty skarb? No, co to? Jakiś typo. No proszę. No proszę, proszę, ale co no proszę? Ja nikogo nie będę prosił, dawaj. Tatki szpiega. Co tam szpiegów wyszpiegował? Aha, czyli mamy jakieś zadanie związane ze skarbem. To mi się od razu podoba, no to. Trzeba było tak od razu, nie? Aha, tutaj miałem lunety do obserwacji, taki cwany. Szkoda, że nie da się jej użyć. Dobra, zobaczmy, gdzie to było. Tutaj, a po drodze mamy jeszcze jakiś znaczek. Okej, mi to pasi. Płotka! No do ciebie mówię, ty bydlaku wredny. Dalej. Kolejny jakiś obóz. Znowu jakiś ukryty skarb. Super. Ła. Ała. Potem może z czegoś innego. Nie, co? Gin. Dobra. Tamten do przylezie. Nie. Sadło. O, skórka jakaś. Dmuchawiec. Pizza. Spodnie. Tory tu mieli, czy co? Eny. Nic nadzwyczajnego, ale są schematy. Super. Zapiski. Dobra. Brudna forsa. Zachciała im się grabić biednych. Trzeba było od razu ze mną spróbować. Też jestem biedny. Dzięki nim oczywiście bym się wzbogacił. Dobra, idziemy dalej. Znajdź skrytkę z RTR za pomocą ludzi miejskich bez zmysłów. Zaraz poszukamy. Wiem, że to nie powinno być trudne. Pizza. Krzyneczka. O, saletra. No dopiero tutaj mamy saletrę. No widzicie? Ta gra jest wredna.
Jakiś nowy pancerzyk, elegancko, spodnie to chyba wszystko do kitu. Też nic nie mamy. Nie musiałem tyle w seletry naszukać, a tutaj była, nie? Aha. O, jakieś magiczne spodenki, może coś ciekawszego będzie. No i jest. Skarby mamy. Tu co? Skrzynia. Potrzebujesz klucza. Dobra, czyli nie otworzymy na razie, musimy jeszcze coś zrobić. Ciekawe, że w jednym miejscu są dwa skarby. No ale... Nie ja grę tworzyłem, nie? Co mi do tego? O. Niestety. Podnie takie same można powiedzieć, jak mamy. Okej, okay. Co to było dalej w pobliżu? To było z tym upiorem, on miał chyba szósty czy coś koło tego poziomu. Może zrobimy tak, tam jest upiór. Więc tak. Odpocznijmy. I gdzieś mieliśmy jakiś wywar chyba. Czy olej przeciwko upiorom jest? Olej przeciwko upiorom, srebrna, ciało. Stan gry się zapisał. Pędzimy. W razie. Czy my czytamy radę? Szósty, no. Jak się nie pomyliłem, bo jak będzie jakiś tam dziewiąty, to ja dziękuję. To na pewno nie damy rady. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Aha. Myślałem, że będzie mocno biło. Na 7 poziom nabija, albo na 1, albo 2. Gdzieś sobie poszło. Zobaczmy, czy mamy coś do naprawienia. Chyba jedno mieliśmy. Punkcik umiejętności. Super. Tylko teraz tak. Tarcze i tak potrzeba chyba 6. Jest tutaj, 6. Wydaj 3 punkty. Może sobie weźmiemy, tutaj podniesiemy. Co, lecimy dalej, tak? No proszę. No to się też dowiedziałem, nie? No proszę. Dobra, ślady. No proszę. Okej. No chodź, chodź. No, dawaj, dawaj, dawaj. Wow. Ogłosiło mnie. I tyle było. Super. A nawet nic nie zostało po godzinie. Szkoda. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu jakieś trupy. Kawice kawalerzysty. Troszeczkę lepsze zamieniamy. A, też takie same. O! Zdaje się, że mamy swojego Wiedźmina. Tego, co tam go przesłuchiwali, tam próbę walki wybrał. I do pytania. Aha! Czyli dokładnie. Ten typ. To jest wszystko. Kurde, rękawice, rękawice daliby coś ciekawszego. Nic, tu nic. Ruchaweczki. No dobra, zdaje się, że wszystko. Chyba już tutaj nie ma.
Medalion zebrany, wydany. To miejsce mocy. Tak. Zobaczmy, coś ciekawszego się trafiło. Nie. No trudno. Przeciążeni na szczęście jeszcze nie jesteśmy, więc możemy troszeczkę to ponosić. Tutaj może zerknijmy najpierw. No to tak, może jakoś to. Tego co pamiętam, tutaj gdzieś było jakieś legowisko potworów. I mi oczywiście pamięć nie myli. To może. Zregenerujmy się co nieco. Zabezpieczmy tarczą i będziemy. Tardy już mam. Nie od potworów. Dobrze, nie pamiętałem. Pokaż co umiesz. Mogę z niego zaczerpnąć. Oj, miejsce mocy przekazy. To regeneruje tych parszywców. No i pokupacie. Wsadźmy od razu to gniazdo. Od gniazdo guli trzeba je zniszczyć. I kolejny pomnik umiejętności skoczył. Pięknie. Ciekawego. Myślałem, że się coś znajdzie lepszego. Ale punkcik do przodu mamy. I teraz tylko tak. W dialogach zwiększa. No weźmy jednak te dialogi, bo nigdy nie wiadomo, co się ciekawego trafi. Czy tak, tutaj były dwa miejsca jakieś, okej. Okay. Tutaj do wody. O, coś się pojawiło? Super. Dopiero teraz mi zaliczyło te potwory, że 75 punktów doświadczenia? Ciekawe. Dobra. Pędźmy. A, znowu jakieś potwory, co tym razem? Wilki. Ajajajaj, nie zregenerowałem się. Super. Dobra. Czy będzie gdzieś się kowala naprawić broń? Mówię, że to wszystko strasznie dużo kosztuje. Dobra, trudne. Czemu? Jakie ciekawe. Tutaj coś w wodzie jest, tylko że... No woda to taka zdradliwa bywa. Bez kuszy. Nawet nie ma co się tam udawać, bo mnie potwory tam zjedzą dosłownie. Tutaj chwileczkę poczekamy. Kurde, że tu żadnego znacznika więcej nie mamy niestety. No i jaj, troszeczkę się przebiegniemy. Mamy poteczkę. Super.
Może jakieś przy okazji utopce spotkamy nad brzegiem. Rusz się! Rusz się, rusz się, no dalej, dalej. Na razie do Yennefer nie pojedziemy. Zobaczymy, co tutaj jest. Również biorę sobie zrobić wszystkie tutaj jakieś poboczne znaki zapytania, zanim tutaj pociągniemy dalej, żeby tutaj się nam to nie piętrzyło. Tak wyrażę. Okej. Znaczek zapytania. Tutaj skarb. To, klucz z tamaryjską linią. Podejrzewam, że w takim razie znaleźliśmy kluczyk. To? O, tu jest jakiś. Znaleźliśmy kluczyk do tamtej skrzynki. Tak mi się wydaje. Dobra, zabiję go tutaj, żeby mi się nie pamiętał. Hej. Oko potwora, dobra. Zobaczymy tak na razie tego, co tutaj jest, więc tu jest jakaś skrzyneczka. Gdzie? Trzeba przenurkować. I prowadzi nas z powrotem. Prawdopodobnie to jest dokładnie właśnie ta skrzyneczka, którą tam... Tak. No to chodź, płyteczko, chodź. Wracamy do młyna. O, znacznik nam się pojawił, więc z powrotem już będziemy mogli dalej się teleportować szybciej. Otwórzcie się. Niech czasami to się zablokuje, ta płotka. Chodź ty, chodź, 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 chodź. Ciach. Teraz powinno się już normalnie udać. Dobra. No spadaj. No jest. Żytnia, insygnia. Polepszenia się do elegancko. I zobacz grana kartka. Czym zobacz grana kartka nam głosi? No, z tym akurat się zgodzę, zgodzę się 100%. Tutaj ci żołnierze to jacyś za bardzo waleczni, ani sprytni to nie są. No dobra, odkryliśmy sobie tutaj kilka znaków zapytania. Trzeba będzie pewnie wrócić do jakiejś cywilizacji, sprzedać to co mamy. Cały czas nie jeździć, bo to troszkę zajmuje, a jak się miejsce skończy, to trzeba coś zostawiać potem. I td, i tp. Więc się tutaj przeniesiemy. Przydamy co nieco i co? I w następnym odcinku będziemy dalej zwiedzać. Może coś ciekawszego się trafi. No, kupiec, chodź, zobaczmy, co tam masz. Pokaż towarki. Rzucę. Pewnie, że rzucę. Najchętniej bym ci zawinął to wszystko. No dobra, posprzedawajmy to. Kupiec nie ma wystarczająco 200 kasy, no, no ze jaja normalnie ze mnie robią, no. Aj. No ale dobra. Raz, dwa. To za jeden mam. Za trzy. Za dwa. Może nie tak. W razie jak skoro nie ma kasy. Uważaj na siebie. Na takie rzeczy, to może uda mi się jakąś kasę wyciągnąć od zbrojmistrza. Przy okazji mieczek naprawimy. Gdzie on tu stacjonował? Tutaj gdzieś. Dwa. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Potężnej sakiewki. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił.
Ale nic ciekawego do nas zrobić nie potrafi. Może za to naprawić tam broń. 230 za wszystko? Aaaa! Zwariowali. 52 za to? Nie, nie dam tyle. Też wolę sobie coś tam samemu poszperać. Sklepik. Ile? 296 ma. No, zobaczmy ile u niego to. O, 5 u niego to. 5, 3. Dobra, tam lecimy. Póki ma kasę. Dobra. No, przynajmniej żeśmy się trochę odkuli. Ale nic ciekawego i tak od niego tutaj nie weźmiemy na chwilę obecną. To by się przydało teoretycznie zrobić, ale tutaj płacić za to nie chce mi się. 10 do pancerza, raptem szukamy, może znajdziemy coś ciekawszego. No to co? No, teraz to by było tyle. Oczywiście zapraszam na kolejne odcineczki. Może uda nam się w końcu trafić coś naprawdę ciekawego. Trzymajcie się, do zobaczenia.